System blok obrona. Idealnie by było, jakby każdy z Was miał rozpisane wszystkie pozycje, które grać. Nie? Czyli to jest, załóżmy, tylko atak z lewego. Co robi nasz skrzydłowy? Czy rzuca ręce do środka, na zewnątrz, przelatuje, nie przelatuje? To musicie wiedzieć. Bo jak będzie on przelatywał, to ta strefa zawsze będzie otwarta. To być może szóstka musi zostać w szóstce, a nie zrobić krok po skosie. To może jedynka musi stać tu, a może jest zamknięta, więc może musi być bliżej. To wszystko musi grać. Jak będziecie mieli takie schematy narysowane, napisane, nie wiem, na kartce będziecie to przedstawiać. Czy właśnie, nie wiem, no ja mam taką książkę, rzadko ją stosujemy, bo już chłopaki wiedzą w większości, tak? I tylko korekta delikatna. Ale wiem, że na niższych poziomach ktoś wchodzi i nie wie, gdzie powinien stać, nie wie, co powinien zrobić. Więc taka fajna odprawa gdzieś na początek, system blok obrona, kto jest odpowiedzialny za co, że te, nie wiem, kiwki tutaj odbicia bierze środkowy, jak nie pójdzie do opcji, czy właśnie za wszelką cenę zamyka nam tą dziurę, czy idzie przed siebie, czy idzie na kiwkę. To musimy mieć uregulowane. Jak będziemy mieli uregulowane, to wszystko nam będzie działało. Więc taki schemat jakby jest bardzo fajny i obrazuje i pokazuje. I później oczywiście musimy to przetrenować i automatycznie nam zaczyna to wychodzić. Wiemy, że to jest piłka moja, ta moja, szósta strefa jest odpowiedzialna, powiedzmy, tylko za te odbicia dalej, ewentualnie gdzieś po bloku i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale to musi być usystematyzowane, bo jeśli będziemy zamykali za wszelką cenę dziurę, no to szósta strefa nie wiadomo, czy musi wchodzić w głęboko, czy jednak zostać z tyłu. Bo jak będziemy zamykali, to prawdopodobnie szósta strefa musi być tu, bo będzie dużo wybloków. Jeśli będziemy szli przed siebie, to ta szósta strefa musi pójść krok tu. Wszędzie są pytania, ale musimy wiedzieć, jak nasza strategia działa, nie? Jak trenowaliśmy blok analityczny i tak dalej, zawodnicy nie lubią, to jest za mało powiedziane, nienawidzą chyba bloku analitycznego. Tak mi się wydaje. Przynajmniej z mojej perspektywy. Jak masz skakać, tam ktoś jest na boksach i ładować przed niego, skoczą kilkanaście razy, zaraz dostaną w palec, źle skoczą, coś się nie podoba, gdzieś wepchniesz. Wiem, Marcinowi najbardziej jakby to przeszkadza, mojemu asystentowi, gdzie zawsze mają pretensje do niego. Nie trafił tam, źle obił mu palca, nie wiem co, nie? Więc wiecznie problemy, wiecznie problemy. Ale jak już jest gdzieś w jakimś schemacie, trochę większym, albo gdzieś już w 6 na 6, to już jest wszystko dobrze. I oczywiście, jak będziesz egzekwował w 6 na 6, no to później w meczu ci to wyjdzie, nie? W jakiś schematach. A tutaj, jak szczególnie Andrea miał taką wizję, że on nienawidził tych rodzajów ćwiczeń, bo on powiedział, że to jest trenowanie na sucho, a później jest presja, piłka, czas, wszystko i później się to rozmywa, albo bardzo mało jakby jest tego przenoszone, nie? I mniej więcej mam jakby takie samo zdanie. Czasami robimy tylko indywidualny trening dla zwłaszcza środkowi, atakujący, rozgrywający, bo mamy takie grupy, że po prostu libero i przyjmujący mają swój cykl przyjęcia, a ta reszta jakby mają blok obrona, żeby jakby skompensować i ten czas, i to wszystko. W dwojaki sposób robimy. Mogą być dwa albo trzy boksy, na środku na przykład stoi trener, oczywiście wszystkie pozycje, jak już mamy takie 6 na 6, z tej piły od razu ładuje, tak? Czyli środkowy, reakcja w ridzie, stara się dotknąć i oczywiście blok obrona działa. Albo robię sobie to i cyk, w lewo, w prawo, nie? Symulacja wystawy, po prostu robię ruch i tu od razu gość podrzuca i ładuje. Po co to jest? Czas reakcji, przemieszczanie się, ale przede wszystkim, jeśli zagrasz piłę, bardzo dużo zawodników źle reaguje. Dlaczego? Bo patrzą na piłkę. Jeśli jest wystawa, on patrzy na piłkę, to musi w pewnym momencie przerzucić się na atakującego, żeby zobaczyć, gdzie on idzie, czy on ścina, czeka, kiwa, plasuje, co on robi. A jak masz piłę, to on patrzy za piłą i gość nagle przecina mu tu, on przeleciał i mówi: kurde, miałem go, ale nie zablokowałem. Ale zwróćcie uwagę, na co on patrzy. Bo jeśli by patrzył zaraz po rozegraniu, no to jak trener jest rozgrywającym i piłka wyleci mu z rąk, no to ja wiem, że ona leci na czwórkę w tym momencie, tak, powiedzmy. I jak leci na czwórkę, no to ja już nie muszę patrzeć na tą piłkę, no bo wiem, że ten zawodnik tam musi zaatakować i ja pilnuję zawodnika. Jak, nie wiem, on popełni błąd, nie skoczy, minie się z piłką, no to się minął z piłką, jest punkt dla nas. Ja muszę blokować tego gościa, więc to jest najważniejsze. I później musimy patrzeć, czy on zbiega, czy nie zbiega, jest od siatki, jakie ma tempo, łokieć ugięty, ręka, tak, 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 więc jakby cały czas analiza. A w tym momencie, jak zrobimy to, to on nie patrzy już na piłkę, tylko już na tego gościa przerzuca się atakującego i czyta go, co on robi, nie? Więc jakby już jest kolejna rzecz. Druga rzecz, którą robimy na przykład, to jest taki
Najpierw rozgrzewka po prostu bez tego boksa już. Jest rozgrywający tu. I na początku, na rozgrzewkę, powiedzmy sobie, na dochodzenie do bloku wystawia lewe, prawe. I tam ktoś na boksach plasuje, atakuje w odpowiednim kierunku, żeby oni sobie pochodzili. A później z dorzutki bardzo dobrej, w większości przypadków, już jadą z rida. Tak? Czyli rozgrywający myli sobie lewo, prawo i ci goście na boksach atakują. I tak jak mówiłem, wplatam już na przykład rzecz, że Gdańsk, no to dobra, Bołądź atakuje, załóżmy, w tym kierunku. Lewa ręka, blok powinien być tu, atakujemy tu, pamiętajcie, blok tak i tak. I oni patrzą, piła tam, automatycznie już ręce cyk. Nie? I trenowaliśmy, załóżmy to, tak w dużym skrócie, raz w tygodniu. Ale poprzez to, że wizualizacja, punkty, według mnie dobry game plan i tak dalej, spowodowało to, że byliśmy drudzy w bloku chyba, punktowym. I na wybloku byliśmy też w samym czubie. I nie trenowaliśmy tego tak dużo. I właśnie tak jak zawsze pytanie, czy trzeba więcej, czy nie? Pewnie jakbyśmy więcej trenowali, to byśmy byli lepsi w bloku, może byśmy byli numer jeden. Ale być może byśmy stracili czas na ten serwis czy atak i być może w ogólnym rozrachunku byśmy byli na 8. miejscu, a nie na 5. Więc no, to są zawsze sztuka wyborów, nie? I teraz jest te 5 punktów. Jak to możemy w prosty sposób zrobić? Najprostszy, mamy trenera, którego ustawiamy tutaj. Założenia, zachowania, które powinniśmy zrobić po przyjęciu do dwójki na przykład, tak? Czyli trener dorzuca piłkę tu, wymuszamy, żeby środkowy zrobił krok, załóżmy, żeby był podwójny. Albo na odwrót, żeby środkowy szedł tutaj, a czwórka przejmuje pierwsze tempo. Różne są systemy, tak? Ale trener dorzuca 5 piłek tu, rozgrywający gra jakiś schemat, powiedzmy krótki dystans, czyli pierwsze tempo, pipe, tył i musimy to zablokować, oczywiście gramy do końca. To jest sytuacja meczowa. Później rzucamy 5 piłek takich, oczywiście tam zmiany, 5 piłek do czwórki, 5 piłek na przykład na wykrzyknik i w ten sposób budujemy sobie system. I mówisz, słuchaj, środkowy, ty miałeś zrobić kroka, ty miałeś zagęścić, ty miałeś zrobić to, ty miałeś zostawić lukę i tak dalej, i tak dalej. I to jest już schemat jakby 6x6, ale cały czas mamy kontrolę, cały czas mamy tempo, nie ma wyniku, nie ma czegoś, więc tak sobie spokojnie nad tym pracujemy, nie? I później to samo jest odnośnie pod przeciwnika. Pod przeciwnika tak samo możemy zrobić, dokładnie w ten sam sposób i prawie za każdym razem tak robimy. Okej, mamy akurat bardzo doświadczonych środkowych, większość z nich, tych trzech, Peter, Andrzej Wrona i Kowalczyk, to im trzeba powiedzieć 2-3 razy, co mają zrobić gdzieś na wideo i raz na 10, jak się pomylą, to jest max. Juri na początku biegał w drugą stronę. Naprawdę, Juri Semeniuk, nie? Miała być siódemka, nie wiem, że 7 tył grają, on biegnie za siódemką do czwórki. Gdzieś tam biegnie w tą stronę, tu skacze. Ale robiliśmy kilkanaście takich razy, takie coś, rozmawialiśmy i tak dalej. W końcówce sezonu dużo lepszy. Już wie, już czyta, już wie o co chodzi, schematy rozgrywających zna, ludzi poznał, ligę i tak dalej, nie? I tutaj tak samo możesz sobie zrobić te właśnie 5 punktów pod przeciwnika. Wiesz, że na przykład bazę 7, jak grają siódemkę przesuniętą, no to śledzisz, bo grają 60%, załóżmy. No to mówisz, dobra, to teraz gramy siódemkę. I cyk, ten musi się przesunąć, skoczyć na przykład w opcji. Nie wiem, jak grają siódemkę, grają tył, więc nie śledzisz, czekasz, idziesz tu prawdopodobnie. I tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem niemal takie coś robiliśmy. Niemal za każdym razem, chyba że był super prosty rozgrywający, gdzie mówimy, podstawowy schemat nie trzeba. I później powiem wam, że bardzo rzadko się mylą w meczu. Bardzo rzadko. Bo najlepsze jest właśnie to, trenuję dobrze, a w meczu mi nie wychodzi. No ale jak ty nie robisz takich sytuacji, oni sobie to nie wizualizują, nie zrobią i tak dalej, to nie wykonają tego w meczu. Tak jak już wczoraj wspominaliśmy, technika ataku. Nad gumą, z blokerami, na podwójnym bloku, na potrójnym bloku, bo bez bloku każdy głupek naprawdę potrafi trafić w środek boiska. Już w podstawówce potrafią wyjść i przyłożyć nad siatką w boisko. A później to już jest wyższa szkoła jazdy. Linia, skos, nad blokiem, na podwójnym bloku, na potrójnym bloku, na pojedynczym czy bez, każdy skończy. Okej, prawie każdy. Tak, bo tam, nie wiem, średnia pokazuje, że 80%, załóżmy. Ale jak będziemy właśnie zwiększać, będziemy robić różne ćwiczenia, że nawet takie opcjowanie, że okej, gramy szóstki, ale teraz pierwsza piłka tylko na lewe skrzydło. I już ustawiamy blok obrona i gość musi się męczyć na podwójnym, na potrójnym bloku. Nie? Okej, squeaka nie na potrójnym, ale wiecie, o czym mówię, mam nadzieję.
No to z quicka, powiedzmy, z pozytywnego na podwójnym bloku gramy. No to gość już się męczy. Później jest taka sytuacja w meczu, podwójny blok, nie ma problemu. Nawet z quicka, z perfecta, obojętnie. Nie? Później highball, tak samo. Piłka od siatki. I też jest dużo ćwiczeń na to, że specjalnie na przykład albo dorzucamy, albo specjalnie bronią dotykają piłkę od siatki, żeby wymusić highballa. I gramy highballa i potrójny blok. Tutaj tylko ta opcja. Albo właśnie, żeby było zadanie bloku, to nie mówimy jaka opcja. Sami sobie wybierają, czy lewe, czy prawe. I tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas pracujemy z nimi. Cały czas podnosimy ich pułap. Jak będziemy robić coś na tym poziomie, tak, czyli na podwójnym, na potrójnym bloku, w ekstremalnych warunkach, na zmęczeniu, w końcówce, to później będzie łatwo. Zawsze w tą stronę musicie patrzeć, a nie, że na pustej siatce sobie poatakujemy, a później trafiamy w blok. Jedno z lepszych ćwiczeń, za chwilę wam pokażę. Cztery pipe, to Andrea chyba przyniósł to jakby do nas. Zadanie polega na tym, że mamy tylko atak po skosie i mamy libero w piątkach, rozgrywających pod siatką i resztę zawodników dowolnie na czwórce i na pipe. I każdy atakuje z czwórki i z pipe'a, ale tylko w tym kierunku. I pierwsza rzecz, oczywiście nawet środkowy, nie wiem, atakujący z lewego, kto tam jeszcze może być, z prawego, z pipe'a i tak dalej, i tak dalej. Jakie to ćwiczenie ma plusy? Intensywność, dokładność, tak, presja, już system obrony, powiedzmy, się gdzieś też tworzy, bo już wiemy, co zrobić i tak dalej, nie? I oczywiście, sytuacje meczowe, bo obrona od siatki, to rozgrywający biegnie, wystawia stąd, a nie zawsze z perfekta, więc już mamy jakieś trudniejsze rzeczy i tak dalej, ale jak je zmodyfikowaliśmy? Bo takie coś to jest proste i nie daje za dużo, bo jak ktoś nie jest inteligentnym zawodnikiem w takim rozumowaniu, że sam sobie wyznacza te cele, bariery i tak dalej, to on jakby nie pójdzie do przodu, nie rzuci sobie schematu. A my, wiecie co zaczęliśmy robić? Ustalać im konkretny kierunek. I mówimy, panowie, teraz na tym ćwiczeniu ładujemy do ostrego skosu. Przerzucę jeszcze raz do początku, żeby było wiadomo, bo tu teraz zrobili z drugiej, tak? Czyli na przykład w takim ataku mówimy, panowie, teraz wszyscy jadą tu mocny skos, oczywiście z pipe'a nie można, to z pipe'a do piątki, a tu jedziemy mocny skos. Załóżmy. I co? I oni jadą. Jest zabawa już, nie? I później ten od czwórki na przykład też odchodzi i broni tutaj. I już masz system blok obrona. Nie? Jak ktoś bije do ciasnego, że z czwórki wychodzisz, bronisz. I powiem wam, nic nie sprawia większej frajdy jak środkowy, który potrafi wyjść z czwórki czy z dwójki jakiś ostry skos uderzyć. To jest jedna rzecz. Drugie, uniwersalność, czyli są obojętnie w jakim miejscu, wyjdą do góry, pewność siebie przebiją, splasują, coś zrobią z piłką. A nie, że ja jestem środkowy, atakowałem tylko tutaj z tego metra i znalazłem się na lewym przypadkiem, nie wiem co mam zrobić. Nie? I naprawdę może zrobić wszystko. Atak do szóstki, długa piątka, nie wiem, do przekątnej. I tutaj tak samo. Atakujemy w rozgrywającego, więc system już wystawy robimy, tak? Tu w tym momencie widzieliście, u nas szóstki, Peter wystawia jeden środkowy drugiemu środkowemu. System. Czy z szóstki wystawiasz, czy libero wystawia, czy kto, czy atakujesz do prostej, czy nie atakujesz. I naprawdę olbrzymi poziom jakby tutaj plusów, te ćwiczenie. Oczywiście jest dużo takich, może być tylko z drugiej linii. Może być, nie wiem, tylko highball. Naprawdę jest dużo, duży rodzaj tych ćwiczeń, ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna modyfikacja. Możecie zrobić, że środkowy już powiedzmy po jakiejś rozgrzewce idzie normalnie z tych pozycji swoją kombinację. Czyli z czwórki, jak jest obrona, schodzi sobie tutaj, krzyczy sam siódemka, jedynka, dwójka, obojętnie co tam krzyczy i idzie na tą kombinację. Wiecie, jaki to jest fan? Że goście gdzieś tam broni w czwórce, ale za podział się biegnie gdzieś tam, dawaj siódemkę i je, pum. I później w meczu dzieje się to samo, tak samo, nie wiem, z dwójki, tak? Załóżmy, tutaj jest środkowy, tak, w dwójce, tak samo. Jakaś obrona, freeball, zbiega, idzie. Tak samo z pipe'a, gdzieś tutaj robi sobie jakieś kroki, idzie, zbiega, cyk. Sytuacja meczowa, 100%. Nie zawsze jesteś na swojej pozycji. Zawsze możesz być gdzieś indziej, ale zawsze musisz znaleźć rozwiązanie, zawsze musisz się zgrać z rozgrywającym, więc to ćwiczenie naprawdę też można modyfikować, można zrobić. I tak jak mówię, już masz system gry, ograniczone opcje, ok, ale to jest właśnie też po to, żeby ten atak sobie gdzieś tam powykonywali. Tak samo jak mówiłem, z drugiej linii można atakować po przyjęciu libero, gra 1 na 1, 2 na 2, ale tamto ćwiczenie, że tak powiem, robimy przynajmniej raz w tygodniu. Czasami pewnie dwa razy w tygodniu.
I tak samo, dogrzewka, ta technika ataku właśnie, lewe, prawe, tak dalej, plus intensywność, plus system obrony od razu. My nie ćwiczyliśmy też dużo obrony, a bardzo dobrze broniliśmy. Nie? I dlaczego? Bo mówiliśmy, że tutaj, nie wiem, ciasny skos i jedziemy. I tu trzeba obronić, trzeba ciągłość. Już nie mówimy, że tam, nie wiem, 10 razy ta piłka musi być podbita, bo to by było fajnie pewnie na niższym poziomie. Ale na początek, powiedzmy, kontrola, jeszcze rozgrzewamy, rękę rozgrzewamy, a później jedziemy. Ciosy, 100%, ciasny skos, tu. Piłka wypadnie, dorzucamy, jedziemy, tak? I to jest pewność siebie, nawyki i tak dalej, i tak dalej. I działa naprawdę wszystko. Zgranie, czytanie gry, asekuracja, patrzysz, gdzie jest piłka, za wąska, za szeroka, timing, wszystko. Także sytuacja typowo meczowa, bo tak jak mówię, no dużo trenerów jest takich, po freeballu gramy, dajesz piłeczkę taką na nosek, a tu jednak ktoś broni, muszę dobiec, byłem w obronie, muszę zrobić inny ruch i później jest rozgrywający z pewny siebie. Na trzecim metrze, na piątym wystawi, czy ktoś inny dobiegnie, wystawi i znajdziemy też ten timing, nie? Ćwiczenia 6x6, americano, czyli teoretycznie u Andrei było takie coś, że trenuje jedna szóstka w tym momencie, druga szóstka egzystuje. Że ta szóstka tak naprawdę tylko ćwiczy, możesz zrobić to z blokiem, a możesz zrobić ewentualnie z blokerami tutaj, nie? Stawiasz blokery i ta drużyna tylko zagrywa, czyli jest powiedzmy zagrywka, free ball, ale oni tu mogą bronić, ale zazwyczaj zakładają kaski i się boją, bo jak jest piłka za wąska i jest bez bloku, no to się boją, że ich zabiją, nie? Więc tak naprawdę ci nie mają sensu, żeby tu byli. Jeśli macie możliwość zrobić coś innego na drugim boisku, serwis, jakąś techniczną rzecz, to jest to dużo bardziej wskazane. Wygląda tak i możesz mieć trzech obrońców, możesz mieć, nie wiem, środkowego jeszcze na przykład. Tam jest pięciu lub sześciu ludzi i jest po prostu zagrywka. Po przyjęciu grasz pierwszą akcję po przyjęciu, czyli jak przyjmiesz. Druga może być sterowana, czyli od trenera idzie wykrzyknik, od trenera idzie highball, masz problemy z dograniem, nie wiem, długi dystans na przykład, tak? To grasz mu więcej do dwójki, długi dystans grają i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza piłka po zajdaucie, druga sterowana. My to zmieniliśmy w tym sezonie. Graliśmy trzy piłki, czyli po przyjęciu, wykrzyknik i highball na przykład. Tak? I jeden zawodnik musiał trzy razy jakby z rzędu zaatakować, przynajmniej trzy razy, bo jak była zła piłka, to musiał też nabić. I tam była drużyna do asekuracji, więc też już robiliśmy asekurację w międzyczasie. Ale już pracowali. A na drugim boisku mamy takie szczęście, że tutaj jest drugie boisko. No to na drugim boisku na przykład pracowali środkowi. Można zrobić oczywiście to w dwojaki sposób, tak jak widzicie tu ze środkowym, w sześciu i wtedy środkowy idzie do asekuracji i pracuje. Ale można to pominąć, środkowego jakby wyrzucić. Widzicie tu akurat jakie jest zaangażowanie w asekuracji. I to jest ta intencja, co mówiłem, że jeśli byśmy postawili na intencję, że tu musi być asekuracja, że możesz nabić, że możesz coś zrobić, no to by było troszkę inaczej. Nie? I my mniej więcej przez taki właśnie system układaliśmy to, że możesz nabić, tam chłopaki już swoje pozycje, ty trochę w lewo, ty w prawo, tak? Druga piła, trzecia piła i tak dalej. A tu, tak jak mówię, mamy szczęście, że później braliśmy środkowych i za chwilę będzie co innego. I środkowi robili inne ćwiczenie, ale możecie zrobić tak samo, że nie wiem, jak macie jedno boisko, że tu jest te americano, oni idą na wodę i środkowi jadą 2, 3, 5 minut. Zależy naprawdę od tego, jak chcecie zrobić, nie? Druga część, co robili środkowi? Środkowi robili te ćwiczenie. Czyli jest tu sobie trener rozgrywający czterech środkowych i zadaniem ich jest 3-4 ataki. Zawsze w inną strefę albo zawsze w innej kombinacji, pod rząd. I jak wiemy, że na przykład Peter Nowakowski miał tu ciasną piątkę, no to mu zabieramy taki materacyk i jesteś bez ciasnej piątki, bo cały czas to atakujesz i z zamkniętymi oczami to zrobisz i masz ciasno do jedynki, dwójki, długo do jedynki, do piątki, na przykład trzy kombinacje i on sobie jedzie i normalnie puk, wycofanie, druga piła, wycofanie, trzecia piła i pewność siebie 100%. I później patrzymy, anegdotka, Peter Nowakowski po jednym z tych ćwiczeń 100% w ataku, 6 bloków i chyba 3 asy w meczu jednym. Zdobywa gość 19 punktów. Środkowy. Nie dostaje MVP. Dlaczego? Bo komisarz mówi, że jak Firley odbijał, to mu tak ładnie piłka latała.
No to uwierzcie mi, że to ręce mi opadają, jak takie coś słyszysz. Jak środkowy zdobędzie tyle punktów, to trzeba go dowartościować, zwłaszcza 100% w ataku i 6 bloków i jeszcze tam, może przesadziłem 3 asy, 1, 2 asy. Naprawdę miał rewelacyjny. I gadam z Peterem o tym, jak on mówi, ty, super, timing, tempo, tutaj sobie wychodzę, pam, pam, fajnie, nie? I zobaczcie, takie proste ćwiczenie, a naprawdę byłem w szoku, jak nam zmieniło procenty w środkowych, bo urosły nam o 8-10% od razu. I robiliśmy to 10-15 minut z przerwami, tak? Oni sobie tam ćwiczyli, te Amerykano, ci przyszli tu sobie patykać. I było dokładnie tak samo. Guma, materacyki, ok, były jeszcze ciasne materacyki i sobie jedzie tu, tu, tu. Albo mówię, jedziemy cały czas do piątki czy do jedynki, ale różne kombinacje. Więc on jedzie, siódemka, z siódemki zejście na jedynkę, do tyłu, dwójka, tam gdzieś, różne rzeczy. I oni cały czas biegają, tempo, timing ze środkowym, z rozgrywającym i tak dalej, nie? Gry 6 na 6. Oczywiście chyba najważniejsza rzecz w treningu, którą musimy robić, wszystkie gry 6 na 6 i jedno i najważniejsza rzecz to pierwszego i drugiego trenera to jest to. I dlatego jest ten znaczek tu, że jeśli będziecie robić tak, żeby końcówka była wyrównana i będziecie się cieli 23, 23, 24, 24, 25, 25 i okej, wygra ktoś 27, 25, to jesteście gotowi na grę w końcówkę. Bo jeśli zrobicie tak dysproporcje albo te same zasady ustawicie dla pierwszej i drugiej szóstki i pierwsza szóstka wygra 25-16, to tam nie ma emocji, stresu i presji. Musicie ustawić zasady tak, żeby ta druga szóstka, jeśli jest słabsza, jeśli musicie tak zrobić, jeśli jest słabsza, żeby miała łatwiejsze zasady. Dwa serwisy, druga piłka bardziej do siatki, nie wiem co tam może być, większość na jedną stronę, czy na przykład do tej drużyny B free ball, do tych jakaś cięższa piłka po obronie i tak dalej, i tak dalej. I jak będziecie wyrównywać te szanse, to będzie lepiej. Okej, okay. Druga sprawa. Macie jednego mocniejszego w drugiej szóstce i tak dalej, może musicie dostosować rotację. Ja tak robiłem w tym roku, że musiałem dostosować i no, jedna osoba nie była zadowolona, mówi, kurde, ja tam robię dwa ataki i schodzę do drugiej linii. Trudno. Chodzi o dobro zespołu, dobro drużyny. Więc czasami trzeba tak zrobić, tak? Zawsze dążenie do rywalizacji. I tu jest na przykład ten duwel, też zaciągnięty od Andrei. Bardzo fajne ćwiczenie, które robimy bardzo często, niemalże codziennie. I jest filmik, więc pokażę filmik. Zadanie polega na tym, że oczywiście rozpoczynamy w serwisie, jak to w siatkówce bywa. I uważam, i nie tylko ja, ale dużo trenerów, że prawie wszystko powinno zaczynać się od serwisu. Pierwsza akcja, serwis. Druga, free ball, zazwyczaj tak jest. I trzecia jest do drużyny drugiej. Tu było akurat chyba na odwrót, czego akurat nie lubię, bo tu był jakby wash, tak? Czyli jak ta drużyna zdobędzie punkt, to tam szedł free ball, żeby wyrównać, żeby jakby atencję puścić na tą trzecią piłkę, żeby z wykrzyknika jakby najbardziej miał wpływ to, tak? Ale można to ćwiczenie zrobić naprawdę na dwa sposoby i jednym z najlepszych, z najbardziej moich jakby ulubionych jest to, że jest serwis. Kto wygra pierwszą akcję, dostaje freebola, bo to jest nagroda. Wygrasz freebola, to dostajesz nagrodę, a nie wygrasz akcję i dostaje drużyna druga freebola, to jest dziwne uczucie, nie? I wtedy ta drużyna B dostaje odpowiednią piłkę. Może być exclamative, czyli trzeci met, może być highball, może być perfect. Zależy, co chcecie osiągnąć i tak jak mówiłem, jeśli ta drużyna B będzie słabsza, widzicie, że punkty są z tyłu, no to dajecie im łatwiejsze piły. Jeśli są z przodu, dajecie im mega trudne. I to jest właśnie fajne, bo obojętnie, który trener, ale może decydować o tym i dążyć właśnie do tej rywalizacji, bo masz na przykład wpływ na tą jedną czy dwie piłki. Możesz jakieś charakterystyczne zachowanie sobie wytrenować, w sensie cały czas gramy piłkę do czwórki, bo mamy problem z tym, że jak gramy do czwórki, to nie wiem, na krótkim dystansie źle reagujemy. Więc cały czas możecie o tym myśleć, cały czas możecie to robić, nie? Kolejna modyfikacja. Jak drużyna B jest słabsza, to może być cały czas właśnie, że tutaj jest serwis, a freeball zawsze idzie do tej słabszej drużyny, bo na freeballu teoretycznie mają większe numery, a tutaj do nich idzie wykrzyk i highball. I za każdym razem możecie to jakby zatrzymać, tak? Zamknąć ten schemat. Więc no, dużo jest rzeczy, dużo modyfikacji, ale właśnie dążenie do tej rywalizacji najważniejsza. 100% i wtedy po 20 punkcie nikt nie pęka, tylko właśnie gramy sobie. I mieliśmy takie mecze, że ze Skrom Bełchatów, nie pamiętam, ten tiebreak do 29-27, czy ile tam się skończyło? Jakiś taki kosmiczny wynik.
No i zajechaliśmy punkt po punkcie, normalnie, treningowo, nie? I powiem wam, że to też się zdarzyło, żeby już tak, jak jesteśmy w tym temacie, że gramy i punkt za punkt, ja mówię, dobra, no nie będę przerywał, już po 30, co zrobić? Patrzę czas, zmęczeni, kończyć czy nie kończyć, jadą dalej, 32, nie? I fajną rzecz wprowadziłem i myślę, że chłopakom, nie wiem, czy się podoba, mam nadzieję, że tak, że jak już za długo czasowo ćwiczenie wychodzi, to mówię, panowie, nagle normalne zasady. Jest 32, normalne zasady, jedna piłka, nic więcej. I oni wiedzą, że muszą się skoncentrować i to jest sytuacja meczowa, że 32-32 jest jeden tylko błąd, jedna piłka, jedna zagrywka. I już chłopaki, o kurde, no i szybciej kończę ćwiczenie, nie? A nie ciągnę jeszcze 10, 15, 20 minut, bo już zajechani są, nie? Zawsze muszą patrzeć, zawsze gwizdek, zawsze sędzia. Fajnie by było, jakby był taki ktoś, zazwyczaj jest to trener od przygotowania fizycznego, który stoi, gwizda, oczywiście może być asystent. Presja i powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz. Ja tak lubię dopowiadać, mam nadzieję, że to jest fajne. Czasami też możesz wybijać tych swoich zawodników z uderzenia, ze strefy komfortu. Specjalnie coś odgwizdać, sprowokować. Siatka była? Nie było siatki. No i co? I afera, nie? I teraz tak, czy on gra dobrze, czy źle, jak reaguje? I musicie to opanować, bo w meczu też będą takie sytuacje. I wiem, że Ariel Fio kiedyś mi mówił właśnie bardzo fajną rzecz, że jechali na FZ, jak dobrze pamiętam, do Bułgarii, do jakiegoś takiego kraju, gdzie tam lubią oszukiwać. Mówi, przygotuję was na to, że 4-5 piłek w secie nas oszukają, ale my musimy wygrać. My musimy być jakby skoncentrowani i robić. I mówi, że specjalnie gwizdali, no tam piłka met w polu, oni out. Wszyscy na początku, ty stary, co zrobiłeś, pole było. Nieważne, tak będzie. I mówi, całe szczęście, że i tak przygotowałem i pomimo tego tamta drużyna była o wiele słabsza. Brązowy medal Mistrzostw Europy zdobyli, ale mówi, dlatego, że przygotowałem ich do tej sytuacji. Dlatego, że traciliśmy 3, 4, 5 punktów w secie czasami, ale zachowywaliśmy zimną krew i byliśmy zdecydowanie lepsi i wygraliśmy. A ile razy u nas się zdarza takie coś, że ktoś się zagotuje i już nie gra? Cały czas szóstki, jeśli już dochodzimy do szóstek, to punkty. Bez punktów nie ma motywacji. I nawet jak robicie już takie ćwiczenie, schematy, że 3 piłki tu, 3 piłki tam, fajnie jest te punkty mieć. High ball, jakieś inne rzeczy, punkty. Oni już widzą, obojętnie czy tam rotujecie nawet, czy co, ale punkty, grają na punkty, patrzą ile jest, kiedy jest przerwa, jest gwizdek i tak dalej, przygotowują się do tego schematu, nie? Więc zawsze punkty. Oczywiście, odpowiednie piłki, tak jak powiedziałem, co chcecie osiągnąć? Siódemka, jedynka, przyjęcie do czwórki, wykrzyknik, macie słabe procenty na wykrzykniku, więcej tego wykrzyknika na trzeci metr. Od siatki, do lewego, do prawego. Nie wiem, P1 macie słabe, więcej P1 trzeba trenować i tak dalej, nie? I jeszcze raz mówię, dążenie do rywalizacji, ale tu jest jeszcze jeden mały szczegół. Breakpoint game, inaczej punktowane. O co tutaj chodzi? Że punkty zdobywa się tylko i wyłącznie po obronie. I od razu jest cyk u zawodników, nie? Bo po side-aucie albo po błędzie, jak zdobędziesz punkt, normalne. Ale żebyś w breaku zdobył punkt, to musisz albo dobrze zaserwować, albo system blok obrona. A jak już zrobisz blok obrona, to żeby zdobyć punkt, no to musisz tam się wykazać jeszcze atakiem. I zdobywasz tylko punkty przy własnym breaku. I to jest bardzo ciężkie, ale już jakby zmienia zaangażowanie, że ta druga drużyna to nie stoi sobie tam w obronie, tylko oni chcą zabić ich. Piłka leci, to ja walczę o nią, nie? To ja kurde bronię, to ja będę atakował, ja wystawię dobrze. I zazwyczaj, bo tu schemat możecie zrobić jaki chcecie. Pierwsza piłka, zagrywka do drużyny A, free ball do drużyny A, zagrywka do drużyny A i na przykład high ball do drużyny A. To jest taka podstawa, gdzie trenujecie sobie cztery piłki i punktuje tylko ta drużyna, która zagrywa. I później te cztery piłki w drugą stronę. Oczywiście punktacja i tak dalej, nie? Ale mówię wam, zmienia to całkowicie perspektywę zawodników i oczywiście musi to być trochę krótszy set, czyli zaczynacie od 18-18. Bo tych breaków nie zdobywa się aż tak dużo, ale zmienia całkowicie perspektywę i punkt widzenia i to, co musimy trenować. I tak jak mówiłem, że breakpoint jest tym kluczem, to ćwiczenie jest bardzo fajne. Oczywiście możecie zrobić zagrywka i nie wiem, trzy freebole. Możecie zagrywka i z drugiej strony trener może dawać wykrzykniki. Może dawać do czwórki, do dwójki, co sobie wymyślicie, ale punktacja tylko za breaka.
kiedy Winiar przyszedł na trenera i Mariusz Wlazł był w tym zespole, no i wiadomo, wszyscy respekt do Mariusza, dystans, zawodnicy, trener nie wie jak się zachować i Mariusz sam przyszedł podobno do Winiara i mówi tak: słuchaj, weź mnie na początku, przytyraj, porzucaj trochę, powiedz coś śmiesznego, weź mnie trochę opierdziel. I naprawdę tak zadziałało, że od razu, po pierwsze, drużyna go wchłonęła, że mówi: okej, to nie ma tutaj, że on jest gwiazda, my jesteśmy wyrobnicy, tylko jesteśmy tacy sami. I on jakby się skolegował i jakby trener miał też dużo większy posłuch, że nawet Mariusza tutaj może coś zrobić. Więc fajnie jest najpierw w cztery oczy z taką gwiazdą pogadać, że słuchaj, będę chciał pokazać, coś tam zrobić i wtedy drużyna was faktycznie słucha. Jeszcze jedno słówko, że to generalnie można powiedzieć, że to jest tak jak zarządzanie drużyną tutaj. Coś opowiadasz, oni muszą słuchać, zadajesz pytania, rozwiązujesz problemy. To właśnie jest mniej więcej takie coś, że musisz przed drużyną też stanąć i powiedzieć, nie? I obojętnie, kto tutaj nie jest. Tak jak mówię, no są tu świetni fachowcy, ale tak samo w drużynie. Będziecie mieli mistrza olimpijskiego, mistrza świata, kogoś. Musicie wyjść, mówić, tłumaczyć. Popełnicie błąd, tak, sorry, ale robimy tak i tak, nie? Więc to jest fajne doświadczenie.